Witam Was bardzo serdecznie, ale w tej uśmiechniętej Polsce ostatnio można szybko, błyskawicznie robić karierę. Wczoraj była Pani od Brwi, kosmetyczka, która została prawą ręką Tuska, a dzisiaj, moi drodzy, Pani od Zieleni Miejskiej w Kielcach została prezesem fabryki rakiet. Jednej z najważniejszych, strategicznych. No ja pierdzielę, to ja też bym chciał. Panie Helmut, ja też chcę być jakimś prezesem. Ja nie mam żadnego doświadczenia w tej branży, ale ja bym chciał być prezesem. Kolejna kobieta. Między nami oczywiście gdzieś tam jakiś mem widziałem, że tam Helmut to już jest w związku z tą wczorajszą, a to jest tylko mem. Memy przecież kłamią. Jest niebywałe naprawdę. Niebywałe. Oni mieli rozliczać z tamtych tych e, szpiszów, piszowców mieli rozliczać piszowców, no ale sami, no z tego, że oni tam sobie rodzinkę zatrudniali, ale wy to samo robicie. I teraz dlaczego? Jak podaje WPPL, doglądała zieleni miejskiej w Kielcach nagle awans na prezeską fabryki rakiet. Polska grupa zbrojeniowa odmówiła, moi drodzy, wyjaśnień. Pytali, ale odmówili. Czyli nieważne, nie wasza sprawa. Dlaczego to akurat jak podaje WP Renata, radna koalicji obywatelskiej z Kielc, została prezesem? Oni tutaj mówią prezeską, prezesem Mesko, kluczowego dla polskiej armii producenta amunicji i rakiet, piorun, a piorun jasny, by ich tam wszystkich trzasnął. Jej poprzednim zajęciem było kierowanie miejską spółką zajmującą się zielenią, która nie ma nic wspólnego ze zbrojeniami. Polska grupa zbrojeniowa ucina krótko. Wybraliśmy najlepszego kandydata. Jak można wybrać najlepszego kandydata? Chyba, że tam tylko była jedna kandydatka. Wiecie, może oni zrobili casting, ale wysłali tylko jednej kandydatce zaproszenie, bo nikt tego, tego naboru nie widział. Jak ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o zbrojeniach, o armii, o niczym, nawet nie ma wykształcenia, zajmuje się plewieniem kwiatków gdzieś tam przed urzędem miasta, nagle staje się prezesem bardzo istotnego miejsca. To jest strategiczny punkt. To są fabryki rakiet. To nie jest byle co. Rada nadzorcza MESKO wybrała najlepszego kandydata, jak oni to uzasadniają, spośród osób aplikujących na to stanowisko. Na kto tam aplikował? Może stróż? Dozorca, pani, tutaj, ta, z zieleni. Może kogoś tam przypadkowego łapali gdzieś tam pod Biedronką, No to faktycznie, wybór był najlepszy. Stanowisko, na którym okazało się, że najlepsza będzie gruszczyńska pani Renatka. Tylko tyle. Przekazała w wirtualnej Polsce Polska Grupa Zbrojeniowa. W odpowiedzi na pytanie, jakie kompetencje kandydatki zdecydowały o wyborze na stanowisko prezesa. Polska Grupa Zbrojeniowa jest głównym akcjonariuszem MESKO w skarżysku kamiennej. Kurcze. Prezesem tak potężnej instytucji? To naprawdę, jakie zawrotne kariery. A kim byli inni aplikujący? O, właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Słuchajcie, jakie mieli kompetencje, oni tutaj pytają, i doświadczenia zawodowe? Ta polska grupa zbrojeniowa też mu odmówiła odpowiedzi, jak tutaj podają. Z uwagi na. to tak, z uwagi na ochronę danych osobowych, spółka nie może też ujawniać personaliów tych osób, ani bez ich zgody ujawniać danych osobowych wrażliwych. W tym kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, informacje, przepraszam, to jest tak śmieszne, że nie da się nawet tego czytać. Informacje te spółka pozyskuje i przetwarza wyłącznie na potrzeby organizowanego konkursu i nie może ich dalej rozpowszechniać. No bo tam była rodzina tej pani Renaty, była siostrzenica, bratanica, szwagrowa, teściowa, ciotka. Oni tam wszystkie poszły. Wszystkie tam poszły i oni teraz nie mogą ujawniać. 10 lipca Rada nadzorca, nadzorca, Nadzorcza Meską poinformowała, że na prezesa spółki powołano panią Renatkę. Mesko to kluczowe dla polskiej armii producent amunicji. Od małych kalibrów karabinowych po amunicję czołgową 120 mm i 125 mm, artyleryjską 155 mm, fabryka w Skarżysku Kamiennej produkuje również przeciwlotnicze zestawy rakietowe piorun. Które zasunęły skutecznością podczas tutaj interwencji na Ukrainie. Oni tutaj teraz piszą, kim jest nowa prezes Mesko. Mandaty, autobusy i różne. Jakie to stanowisko i służby? W biogramie opracowanym przez Urząd Miasta w Kielcach, poprzedni pracodawca tej pani Renatki, czyta, czytać można, czytamy, i to czytają, wirtualna polska, że od 2002 roku pracowało w inspekcji transportu drogowego, gdzie 9 lat pełniła funkcję zastępcy. Ciętokrzyskiego inspektora transportu drogowego. A to na Kanarę była w tramwajach w Kielcach. Aha. Dodajmy, że inspekcja, choć nosi mundury, nie jest służbą mundurową, a dopiero ma się nią stać po zmianach w prawie. W latach 2019-2021 była komendantką Straży Miejskiej, aby na przełomie 2021-2022 na 5 miesięcy zająć fotel prezesa miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji w Kielcach. MESKO podaje też, że w latach 2019-2022 była żołnierzem u 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Interesuje się strzelectwem. A, to dlatego ją zatrudnili, bo ona ma zainteresowania strzeleckie. To jak ja powiem, że ja się interesuję na przykład oglądaniem filmów, to powiem, że chcę być ministrem kultury. Bo to przecież interesuje się tym. Filmy Kultura że to jest to samo, nie? I tutaj w ostatnich wyborach samorządowych gruszczyńska Tereska została radną sejmiku województwa świętokrzyskiego. No naprawdę, moi drodzy, no karierę to ta pani zrobiła. Oj, kurczę, ja pierdziele, teraz będzie szefowała piorunami. Teraz będzie szefową tych wszystkich tych takich najważniejszych, najważniejszych, najważniejszych strategicznych, obronnych pana. Pani od zieleni miejskiej, pani Kanar, która tam jakieś tam. MZK pracowała, która interesuje się strzelectwem, to mogła na Olimpiadę pojechać. Z łuku mogła tam. Może jakiś medal by przywiozła. To naprawdę, to jest takie z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony żałosne, bo to nie jest w sumie śmieszne. To jest śmiech przez łzy, bo ludzie bez żadnych kwalifikacji dostają tak od, od niczego, bezproblemowo, takie stanowiska. Pani kosmetyczka to jest mistrzostwo. To jest mistrzostwo pani z zieleni miejskiej też. A ja bym teraz chciał, ja jak znajdę chwilę czasu, to ja przeszpieguję to wszystko. Kto tam pracuje, na jakich stanowiskach, kto to jest. Możecie też to zrobić na tych stronach sejmowych, tych wszystkich asystentów, tych wszystkich prezesów. Popatrzcie, co tam się dzieje. Jak będziecie mieli jakieś informacje, to suwerenny.pl gmail.com i będziemy z tym jechać, bo tak być nie może ktoś po znajomości albo, albo jakieś układy, bo podobno z tą panią kosmetyczką to może ten Helmut to szantażowany może być, bo tam na Podkarpaciu to jak jeździł na lody, no to wiecie, ja też teraz lubię sobie latem wyjść, zjeść loda na mieście, takie no są śmietankowe, jagodowe, moje ulubione, no ale Helmut to nie wiem jakie lubi. On jeździł na Podkarpacie na lody. Ja idę na lody do kawiarni Natomiast pan Helmut jeździł na lody na Podkarpacie. Może tam są najlepsze. Nie wiem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymacie się bardzo cieplutko. Miłego weekendu. Też przecież możecie aplikować. Ja też będę aplikował. Nie wiem jeszcze na jakie stanowisko, czego prezesem będę, jakim ministrem będę. Może załapię się na coś fajnego. Jeszcze nie wiem. Naprawdę ja jeszcze nie wiem kim ja będę, ale prawdopodobnie jak z, będę aplikował tam u Helmuta, to na pewno jakieś fajne stanowisko, tak zwaną fuchę fajną dorwę. I będę sobie siedział. Cztery lata, a może i dłużej? Kto wie, dobre pieniądze będą? Wiecie o co chodzi. To jest naprawdę paranoja, to jest parodia, to jest komedia, to jest lepsze niż komedia Barei. Pani Tereska niech tam jeszcze się trochę doinformuje podszkoli, bo piorun trzaśnie całe to Ministerstwo Obrony. Papa. Pa.